Pan Węgrow był Żydem i on się ze mną skontaktował, żeby 30-40 osób narodowości żydowskiej, i żeby zatrudnić w majątku i w fabryce. Udało mi się zatrudnić 30 osób młodych narodowości żydowskiej w fabryce i w majątku. I po roku i trzech kwartałach w większości udało się, tak jak im zleciłem, uważać i w razie niebezpieczeństwa chować się. Natomiast pięć albo sześć osób zostało i samochód ich zabrał do getta w Rawie Mazowieckiej.